5 marca w hali widowiskowo-sportowej pod Basztami w Chęcinach odbyło się niezwykłe muzyczno-taneczne show przepełnione orientalną zmysłowością cygańskiego temperamentu. Z okazji Dnia Kobiet wystąpiła utalentowana Elena wraz z zespołem Cygańskie Czary. Zabrzmiały najwspanialsze hity cygańskie, w rytm których w Chęcinach bawiły się dosłownie setki gości. Co roku staramy się organizować wydarzenia, które dedykujemy dla naszych pań, mieszkanek naszej gminy, oczywiście tym osobom, które również przyjadą z zewnątrz, i cieszę się, że z roku na rok coraz więcej pań przychodzi na to wydarzenie. Dedykujemy im oczywiście oprócz życzeń różnego rodzaju muzykę. Dzisiaj słyszeliśmy muzykę cygańską, w zeszłym roku francuską, wcześniej jeszcze włoską, ale jak widać kobiety, które są dla nas tak ważne, które są przez nas kochane, szanowane. Również cieszę się, że przyjmują zaproszenie, i dzisiejsza frekwencja i dobra zabawa przede wszystkim pokazała, że to święto, które w przeszłości kojarzyło nam się, że jest to święto związane z socjalizmem, natomiast pokazuje, że to jest sympatyczne, miłe święto, które myślę, że każdy mężczyzna w szczególny sposób przeżywa, obdarowując nie tylko kwiatami, ale i z serdecznością, sympatią swoje panie. Mówię tutaj o połówkach, ale mówię też o naszych mamach, babciach, prababciach, dzieciach, bo to święto, w zbiorze którego mieszczą się wszystkie kobiety bez względu na wiek, bez względu na pochodzenie, na funkcje, i myślę, że trzeba się cieszyć, że to święto celebrujemy, my mężczyźni przeżywamy. Zanim na scenie stanęła gwiazda estrady z cygańskim zespołem, dla tłumnie przybyłych gości wystąpiła Jagoda Chowaniec, a na korytarzach chęcińskiej hali można było podziwiać wystawę niezwykłych kapeluszy Bogumiła Wtorkiewicza, znanego i cenionego artysty. Dzisiaj prezentuję w Chęcinach dla wszystkich pań moje kapelusze awangardowe, czyli artystyczne, a każdy z nich jest jedynym egzemplarzem na świecie, dlatego że drugiego już nie ma. Ale poza tym są również kapelusze i czapki produkowane seryjnie, które uważam są bardzo też fantazyjnie i ładnie zaprojektowane. Trzeba przyznać, że tłumy przyszły podziwiać tegoroczne występy, a było kogo w tym roku oklaskiwać. Wspaniała cygańska muzyka, śpiew i taniec, a także barwne cygańskie stroje stworzyły niezapomnianą atmosferę, wprowadzając widzów w tajemniczy świat Romów. W rytm egzotycznej cygańskiej muzyki porwała setki gości Elena, piękna, czarująca i bardzo utalentowana aktorka i piosenkarka. Swój talent zaprezentowała z prawdziwym profesjonalizmem, czemu chęcińska publiczność dała wyraz, nagradzając artystkę i jej zespół gromkimi brawami. Przepiękne miasto, niesamowita publiczność. Jeszcze schodzi ze mnie ta pokoncertowa adrenalina i mam nadzieję, że wrócimy do Was i nie raz. Myślę, że każda z nas marzy o szczęściu, o zdrowiu, o tym, żeby się darzyło, żeby naszej rodzince się darzyło, żeby się spełniły wszystkie nasze marzenia. I tego właśnie życzymy. Tego wyjątkowego popołudnia serdeczne życzenia popłynęły do wszystkich pań od burmistrza gminy miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego. I życzyć należy przede wszystkim paniom, żeby to święto nie tylko było obchodzone w sposób wyjątkowy 8 marca, ale aby ten dzień trwał 365 dni każdego dnia. No przede wszystkim dużo zdrowia i satysfakcji z faktu, że są kobietami, że tak wiele im zawdzięczamy, i myślę, że radości każdego dnia. Każda kobieta ma swoje troski, swoje zmartwienia, i życzę, aby
aby tych zmartwień, tych trosk dla wśród kobiet było jak najmniej, aby radość i szczęście im towarzyszyło na co dzień i żeby miały powody do dumy, do satysfakcji, do radości i uśmiechu każdego dnia, na co dzień, bo ten uśmiech dzisiaj jest potrzebny i dla małych dziewczynek, i dla tych nieco starszych, i dla najstarszych pań. Życzę zdrowia i uśmiechu, radości. Warto dodać, że tego niezwykłego dnia poza życzeniami każda z pań została obdarowana prezentem przygotowanym przez Urząd Gminy Miasta Chęciny. Trzeba przyznać, że tegoroczny Dzień Kobiet w Chęcinach hucznie uczczono, a hala widowiskowo-sportowa pod Basztami dosłownie pękała w szwach. Cudowna zabawa w rytm cygańskich utworów, miłe podarunki i gorące życzenia z całą pewnością na długo zostaną zapamiętane. Po wszystkich tych niezwykłych niespodziankach goście zostali zaproszeni na kawę i herbatę, gdzie długo jeszcze rozmawiano o roli i wartości kobiet.